Kosa statika? Nie, to inna. Dobra, ty, ale zróbmy test. Ciekawy jestem, jak się gra dwuręczną. Ja nigdy nie grałem w Gothica dwuręczną. Partiatik! Live. Taki sam zasięg to. Jak się silny robi? Jak się robi silny cios? Taki, co się kręcił, pamiętam. Nie da się. O kurde, da się. To jest w dupę silne. Jak się kręci? Jak się kręcić? A, trzeba kliknąć. Ale to trzeba staminy mieć odpowiednio. To mocne nawet, szczerze, ta dwuręczna broń w tej grze. Nie wiedziałem, że aż tak mocne. Ja zawsze grałem jednoręczną, jak grałem w Gothica. Cała gra kosą. Nie, nie, nie. Gdzie żyją na górze? Widz mi pisał. Wilki. Ten niewolnik. Tam? Ty rzeczywiście są. Ile ich? 3. Damy radę. Na start. Gong na łeb. 240. Prawie one shot. Nuby. Patrz to. Nie popsuje się kład. Przecież czemu się ma popsuć? To mody do Gothica, a nie vanilla. Git. Vanilla. Złamany. Kurde. Syf. Skórki? Wilcze. Piesek śpi na warcie razem z nimi. Miło. Dobra. Jens. Mogę go okraść? Ty masz challenge'a, żeby przejść Gothica bez użycia mikstur w trakcie walki? No nie, ale po prostu ja grałem za czasów nie, kiedy patchy nie było i żeby wypić eliksir, to trzeba było się zatrzymać, odpalić menu i piłeś. A nie, że se tak robisz. Znaczy nawet nie menu, bo żeby się napić, to trzeba było się zatrzymać i się napić, a nie biegać. To już takie czasy Gothica były kiedyś. Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Jakiej wioski? Więc jednak się zgubiłeś. Jeśli pójdziesz ścieżką na wybrzeże, dotrzesz do Cape Dan. I co tam znajdę? To samo, co wszędzie. Orków i najemników. A może nawet pracę, jeśli będziesz miał co szczęście. Co ty gadasz, Andrzej? Pokaż mi. On sprzedaje te. Co to za gówno? On sprzedaje łuki. W sumie przydałyby się jakieś lepsze niż mam. Ja mam syf.
Co tu robisz? Jestem myśliwy. Fajny armor on ma, nie? Jak go zdobyć? Ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. Łuk na co? Chciałbym mieć, tak? Zaufaj. Nauczysz mnie polować? Mógłbym, ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? Przynieś mi 10 wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie w Cape Dan mają ich sporo. Wtedy nauczę cię polować. Proszę, przyniosłem wilcze skóry. Niech spojrzę. Niezła jakość. Na pewno dostanę za nie przyzwoitą cenę. Jeśli chcesz, nauczę cię polować. No. Ty, ja muszę 5 jeszcze, tak? Jak zostać myśliwym? Co to daje? Czekaj. Dwukrotnie większe obrażenia, gdy szyjesz z łuku do drapieżników. Dwukrotnie większe obrażenia, gdy szyjesz z łuku do zwierząt... do zwierzyny łownej. Ej, fajny jest łucznik. A jeszcze 4 trzeba. A ile mamy jagód? Myśmy jagody zjedli. Jedno. To jeszcze 3. Dobra, ty. Usmażmy jedzonko. Chyba mógł zmienili, bo powinien mieć łuk końca i się sprzedawały za 5k. Się respił na nim jak... Ta? No ma taki jak ja, gówniany. Kurde, chciałem kliknąć F5, a kliknąłem 5. Ja pierdziele. Minus 200 chyba potek. Uhu, nowa twarz. Jestem najemnikiem, nazywam się Silas. Interesuje mnie... Kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Co? Wiem jak to jest, wszyscy wiemy. Zgłoś się do Bufforda, okay. Może on ma dla ciebie jakąś pracę. Jeśli będę miał farta, dostaniesz moje stanowisko. Kim jest Bufford? Dowodzi tutaj, przynajmniej nami, najemnikami. Jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do spanka, co? To Bufford stanowi dla ciebie jedyną szansę, aby tu do czegoś dojść. Znajdziesz go na końcu głównej ulicy. Zwykle stoi przy swojej chacie. Co tu robisz? Muszę pilnować tych niewolników. Jeden z nich niedawno uciekł. Od tej pory nie zostawiamy ich samych nawet na chwilę. Rybacy z Ardy chcą zbudować nowe łodzie. Brakuje im jednak desek. Deski znajdziesz w montery, nie. Od momentu przejęcia wioski przez orków, niewolnicy ciągle ścinają drzewa i tną je na deski. O, git. Porozmawiaj z Urkrasem. To handlarz i zarządca magazynu. Co znajdę w mieście? Mieście? O Cape Dan. Można Lassik. Powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie można go nazwać miastem. Ty, ale nie ma tu nawet porządnego baru. Dobrze, że chociaż jest robota, poradzisz sobie. Ej, to Cape Dan wygląda trochę inaczej, niż je zapamiętałem. Tu jakieś liście? Zamiast liści będą wisieć... No właśnie, kto? Albo co? Może nic. Po co ją zbierać te wilcze skóry, jak już dałem mu? Chyba tak o, nie? Zniewolony żołnierz. Ale chudy. Jamal. Jamal. Hej, ty. Wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet. No jasne, że potrzebuję. Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę. Ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. Wspomniałeś coś o złocie? A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł.
Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. Może ty? Wyglądasz na doświadczoną osobę. Co się stało z ekwipunkiem? Chyba mu pomogę, bo ja idę do jest orków. Jest u Urkrasa. Przy okazji dał mi za niego marne 50 złotych monet. Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za miastem. Chciałbym być łowcą niewolników. Wiecie? Gotiku, oczywiście. Życie łowcy niewolników ma swoje zalety. Pomóż mi, a opowiem ci o tym więcej. Raz w tygodniu bym robił tak zwany incydent Grzegorza na kimś, żeby pokazać, wiesz, miejsce im, żeby znali swoje miejsca, niewolnicy. Dobra, to chyba był on ten tutaj, nie? Słuchaj, Henryk. Co? Kto? Czego chcesz? Odejdź! Co ty pieprzysz? A co ty tu robisz? Spokojnie, kolego. Szukam ziół. Ziół, tak? Szukam ziół. Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Masz, weź. Jasne. Proszę, weź to. Super! Dzięki, stary. Oto zioła lecznicze. Stanowilibyśmy zgrany zespół. Dzięki. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, a wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Dan. Znalazłeś mnie. Co ty nie powiesz? Ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Ej, on ma tego. Armor farmera z Gotika dwójki chyba. Zabiorę cię teraz do Jamala, twojego właściciela. Role się odwróciły, widzę w Gotiku. Zabiorę cię teraz do Gamala, twojego właściciela. A, niech to! Hej, nie denerwuj się! Nie szukam kłopotów. Porozmawiajmy. Bez gadania, szmato. Pójdziesz teraz ze mną. No dobra. Skoro nie dasz się przekonać, zrobię, co mi powiesz. Zabiorę. Dobrze. Chodź. Zaraz upuszczę ci krwi. Kto to jest? Dedykuję to zwycięstwo Beliarowi. Co jest? A, mój niewolnik. Bardzo dobrze. Kto wie, w jakie kłopoty mógłby się wpakować. Proszę, zasłużyłeś na ten mieszek ze złotem. A z tobą porozmawiam później, kolego. Stówę mi dał za niego. Pokaż mi. Kurdelas. Ty dał spory zasięg. Fajny item. Ej, ten kurdelas niezły. Żeby pod niego grać. Jakie to ma obrażenia. I to jest jednoręczne, tak? Kurde, jak ten kurdelas wygląda? Czego jeszcze chcesz? Odczep się. Mógłbym ci pomóc. Odwal się. Raz już dostałem. I nie chcę, by to się stało ponownie. Idź sobie, o albo kurde, będziemy mieć kłopoty. On miał pobocznego questa. Ale dobra, no już luj. Nie wiedziałem. Może on też będzie miał. Powiedz mi więcej o łowcach niewolników. Jako człowiek możesz sobie zjednać orków. Ulepszyli chyba armor asasynów. Lepiej jakoś możesz wygląda. Możesz zdobywać sławę na arenie, a możesz im służyć inaczej. My, pustynni asasyni, dostarczamy im nowych robotników do codziennych robót i na wykopaliska. Czego szukają orkowie? Ich wykopaliska są w całym kraju. Jeśli chcesz wiedzieć, fajne, czego konkretnie szukają, musisz ich o to spytać. Więc wy, asasyni, jesteście zwykłymi najemnikami na usługach orków. Może powinieneś złożyć wizytę w naszych miastach na pustyni, przyjacielu. Wtedy na własne oczy zobaczysz, jak potężnym ludem są asasyni. Lubiłem asasynów w Gotiku w sumie. Ażbyś sam zagrał mentor, no to sieć i oglądaj, czyli bomba. Okay. Ja jestem narzędziem w rękach widzów, robię co mi widzowie każą. Na poważnie ci mówię. Muszę coś zjeść. Zrobić śmigło? Zrobię.
ulubione miasto w Gothicu 3? Kurde, nie wiem. W Myrtanie chyba Geldern było fajne, takie pamiętam. Już było rozbudowane. Albo Montera to było? Nie pamiętam. Któreś z tych dwóch miast? A tutaj? Camora Sul? Fajne było? A w Nordmarze to tam lujanie miasta są. Ty, pozmieniali wyglądy budynków? Kurde, nie pamiętam nic z tej gry. Ty, jest kocioł, ja mogę w nim gotować? Jak on odejdzie? Tu jest napisane coś o alchemii. O! Nie mogę okraść, bo się na mnie rzucą. Ej, może tu się gotuje? Ty, mikstura lecznicza. Ej, robię to. Ty, da się? Gówno to daje. Ty, co to jest? Kufer Esiela. Co to w dupę? Ty, to on. Ej, on ma jak kufer swój, czemu? Czemu on ma swój kufer? Nie pamiętam. Misję Mario mi by dał? O kurde. Dobra, czekaj, ten wygląda jak kozak. A ma zbroję, ja pierdziele, zobacz go. Jaki wąs. Giga chat. Dobra, pogadamy z nim. Jesteś tu nowy, prawda? Chcesz pracować dla orków? Ty tu rządzisz? Tak, ale tylko najemnikami. Miastem władają orkowie. Ale nie jest tak źle być najemnikiem na usługach orków. A ty? Znalazłbym zajęcie dla takiego silnego faceta. A gdybym chciał się przyłączyć do najemników? No dobra, słuchaj. W kontaktach z orkami twoja reputacja jest najsilniejszą walutą. Każdym miastem w królestwie rządzi ork. Tu w Cape Dan władcą jest Uruk. Jeśli zdołasz przekonać orków, żeby pozwolili ci porozmawiać ze swoim władcą, dalej pójdzie już z górki. Niewolnik Gamala powrócił i wyraża się o tobie w samych superlatywach. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. O kurde, nice. Dzięki Defrod za stoliców. Ej, czekaj, a nauczyć się lepszej wa... A, dobra. Ty, co ja mam teraz ogólnie ulepszyć? Żeby najlepiej oddało. W siłę dalej iść? Siłę do 225 chyba doładujemy. Na najlepszą walkę. Jak mogę zjednać sobie orków? Oddaj im jakąś przysługę. Pokaż im, że możesz być przydatny, choć jesteś tylko człowiekiem. To proste. Tylko? W końcu dopuszczą cię do Uruka. Będę śledził twoje... A fajną poczynę. Zbroję, a ja pierwszą. Fajne w ogóle tekstury w tym modzie. Dużo lepsze. Normalnie to były takie sobie, pamiętam. Nie. Nie wiemy. Mogę zrobić dla ciebie coś jeszcze? Porozmawiaj z kwatermistrzem Deckardem. On zawsze ma jakieś zadania. Poza tym możesz u niego dostać nowy ekwipunek. Otwieranie zamków, racja, no. Gdzie znajdę kwatermistrza Deckarda? Udaj się w stronę latarni morskiej. Mamy tak niewielką chatę za magazynem Urkrassa. Kwatermistrz pilnuje tam naszych zapasów. Masz dla mnie jakieś zajęcie? W pobliżu miasta kręci się pełno wygłodzonych wilków. Od czasu do czasu pożerają kilku niewolników. To bardzo złości orków. Ale jak Pitrek z tego questa zrobić? A dobra, potem. Już po wygłodniałych wilkach. Zająłeś się wilkami? Nieźle. Nieźle. Oto twoja zapłata. Ale czemu on nie gada mi głosem AI? Nie ma żadnych questów pobocznych on? O, tu się da spać. Nie mogę tej skóry zabrać?
dużo kufrów, tylko że jak okradnę jakiś, to oni powiedzą mi, że mamy cię na oku i luj. Więc nie okradam na razie nic. Podejdźmy do tego grubego. Nigdy cię nie widziałem. Czego tu szukasz? Należysz do ludu pustyni asasynów? Tak, jestem asasynem i któregoś dnia powrócę na pustynię. Pogoda na wybrzeżu jest brzydka i nieprzewidywalna. A ja potrzebuję gorącego piasku pod stopami i palącego słońca nad głową. Co ty tu robisz? Jestem miejskim alchemikiem i jestem bardzo zajęty. Możesz mnie nauczyć czegoś o alchemii? Zrób coś dla mnie, a ja pomyślę, jak mogę ci się odwdzięczyć. Chcę kupić miksturę. Wyglądam na takiego, który sprzedaje towary byle komu? Będziesz musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu brawury. Mistrzu brawury? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes. O kurde, czekaj. O ja pierdziele, zużyłem to, żeby zrobić potki. Gdzie mogę znaleźć ziół? Rozejrzyj. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Ty w dupę parchu, ty użyłem tego. Ale to obok redok to rosło dużo tego. Czekaj, skąd te peka wziąć do Cape Dan? Ktoś wie? Gadasz się jak jakiś złodziej. Skyrim to jest, no. Gdzie jest tepek do tego miasta? Powinien był wiedzieć. Tutaj? Gdzie tu? Tylko przestań się obijać. Tu gdzieś? Magazynie w środku. Niektóre problemy same się rozwiązują. Gdyby to było takie łatwe. Ty jest, no. Z tego. Poczekaj chwilę. Ale co po co czytać? Bierzesz wszystko co chcesz. Zupełnie jak złodziej. I to mi się podoba. Ten jaki ma skinę. Interesowałaby cię praca? Jaka? Co to za praca? W magazynie Urkrasa jest kilka złotych kielichów. Chcą nimi zapłacić za nowych niewolników. Jeśli sprawisz, aby zniknęły, nauczę cię otwierania zamków. Nie ma problemu. Opowiedz mi. Jesteśmy wszędzie. Zwykle wiemy, gdzie można trafić na atrakcyjną zdobycz. I lubimy sprzedawać naszą wiedzę. To miłe. Prawda. Właśnie dlatego zostałem złodziejem. Dobra, zara mi powiesz. Kradnę szybko tego chłopa. Już tam orka. Coś tu jeszcze ma? Tu jeden. Pakę ma. Tu nie ma krwawego tego, czy jak to się tam nazywa. To mnie widzi? Czy nie? Jezu, idzie tu. Ty poszedł se. Poszedł se, idziemy, idziemy. On ma przy sobie to? Aha, dobra, dobra. Który to do mnie zagadał? On? Chyba on. Sprawiłem, że złote kielichy zaginęły. Wiedziałem, że to ci się spodoba. No i git. Możesz zamienić złote kielichy na mnóstwo złota u każdego kupca. Dobrze. Jeśli wciąż szukasz pracy, pieniądze mi daj. Udaj się do armii. No, i mikstury też. Strażnik wieży, Jack.
Nieźle zarobił na buntownikach. Już idę. Rozumiem. Dobra, wykonamy jeszcze Jacka i Dospanka. Co ty? Zaraz w pół do piątej. Otwieranie zamków, tak? Nie jestem... 17. Kurde drogo. A okradanie innych daje expa? Ty pierścień kusznika. Nie. Co to jest? Co to w dupa jest? To one-shotuje moba? Albo typa? Ty widzisz te MG tego bełtu? Ja pierdzielę. Ty co to za itemy on ma? Czyli tu się pod zrękę da grać też, nie tak jak w zwykłego Gothica 3. W sensie tam zwykłym były te łuki OP, ale... Dobra, czekajcie. Jakiś biedak sprzedaje OP bronię. Jak biedak? To złodziej. Pokaż mi. A on jakie miał miecz? A on miał to. Ja to też myślałem, czy tego nie wziąć. Dobra, czekajcie. Redog. Nie, najpierw pójdźmy do Jacka. Jeszcze zdobędę te roślinki, dam mu i do spania wyjdę za wybo. Późno, późno. Ej, ładny ten gotik. Zatrzymajmy się na chwilę. Bo za bardzo zapieprzamy. Zobacz, jaka piękna jest ta gra jak na swoje lata. I ta trawa ładna. Puszcz. Ta gra. Uważaj na siebie. Podobno wziąłeś złoto od buntowników. No, daję. Z tymi modami, no. Dużo lepsze jest. Mam ich zawiadomić, kiedy zobaczę następny okręt. Chyba wciąż liczą, że któregoś dnia nadejdzie pomoc z morza. Daj mi złoto buntowników. Tak, jasne. Na co staremu marynarzowi tyle złota? Ale obiecaj mi, że go nie roztrwonisz. Czemu on mi to dał? Nie wiem, ale luj. Ty, i co, mogę to otworzyć jakoś bez klucza, czy nie? Potrzebuję odpowiedniego klucza. Jak ja mam to zabić na mele? Da się w ogóle? Pierdzie, nie da się tego na mele. No, Zardej, da się tutaj. Wskakujesz i pyk. Tutaj jest lago. Czekaj, a tu nie było jeszcze jakiegoś miasta? W ogóle co? Czekaj, była ta część mapy normalnie? W ogóle tego nie kojarzę. Ale chyba tak, no to jakaś skrzynka niby. Dobra, czekajcie, mieliśmy zdobyć roślinki lecznicze. 12 ma być, a ile mamy? Ja pierdziele, jednej brakuje. Teraz to mnie zdenerwowała gierka. Było to? Aha, ty w ogóle nie pamiętam. Zajęty jestem. Do zobaczenia. Nie ma więcej tych roślin. Ty, to jest łoś? O kurde, łoś też dodali chyba, nie było. Jak go ubić? Jak ubić łosia? Jele nie pamiętam. Ale ja mówię o łosiu. Łoś leśny to się nazywa. Tego nie pamiętam w ogóle. Dobra, idźmy jeszcze do Cape Dan.
No pamiętam, DJ Masno, no. Oto zioła lecznicze, o które prosiłeś. Tak, naprawdę mi się przydadzą. Alchemia, dobrze, dobrze. Chcę kupić. Dobrze. Trucizna? Na co mi trucizna? Do zatrutych strzał? Tylko, że są tylko dwie i drogie, to chyba nie. Do czegoś innego to musi być. Chyba, że do zatrucia broni ona jest. Miałoby to sens, że jest taka droga wtedy. I mało ich. Do skradania z łuku, to trzeba się nauczyć skradania do zwierząt. Cichłowca, widzisz? Ja mam gówniane skradanie, one mnie wykryją. Dobra, jeszcze podejdźmy do tego orka. Ej ty, chodź tu. I do spania. Wciąż nie dotarły moje towary. Co wy najemnicy robicie całymi dniami? A dobra, to było ale... Gardei, to musimy zrobić. Chcę, abyś dostarczył mi moje towary. I lepiej tu bez nich nie wracaj. Ostatni ok. Potrzebuję desek. Tego chcesz, Mora? Desek, żeby rybacy z Ardei mogli wybudować nowe łodzie. Zapomnij o tym. Dzięki, Medo, zostaną dla Defro. Po co ci te wszystkie deski? Mruk chce wyciąć las przed wioską, aby rebelianci nie mogli się do nas zakraść. Chcę też, by niewolnicy pracowali, a nie obijali się. Chcesz powiedzieć, że nie możecie używać desek? Oczywiście, że możemy. Używamy ich do rozpalania ognisk w zimie, a resztę wymieniamy na towary z innych regionów. Ale to nie twoja dziękuję sprawa. Bardzo, dziękuję bardzo, jeszcze. Na jakie towary czekasz? Na trzy duże paczki z wypisanym na nich moim imieniem. Wielkie, solidne, drewniane skrzynie. Durni najemnicy, tacy jak ty, pozwolili je ukraść głupim bandziorom z wybrzeża. Moje towary muszą tam wciąż być. Przynieś mi je. Kupię deski od ciebie. Nie, tylko gdy cena będzie rekompensować wartość skradzionych towarów, to może zrobię wyjątek. Stuk złota. I nie mam zamiaru się z tobą targować. Nie, popieprzyło go chyba. Wciąż masz rzeczy schwytanego paladyna? Ta, masa bezwartościowego śmiecia i jakiś dziwaczny puchar. Mogę wziąć ten puchar? 100 sztuk ty... złota. I to za 100 adechy za 5k? Sprzeda... A masz. Popieprzyło cię chyba. Dobra, czekajcie, zróbmy jeszcze obok. Zróbmy jeszcze tego questa. No co? No, dupsa, no daje. Gotyczek, tak? Ok. To jest chyba tam, gdzie idziemy. O ja pierdzie. Ej, ja jej zabijałem. Tyle, jeszcze jeden. Ja pierdzielę. Movement kobry dobrze się rusza. Dobra, gdzie oni byli? Tu gdzieś? Gdzie oni byli? O kurde, to nie tam? Tu są. Cóż, oto mamy problem. Dobra, palimy ich. Naprawdę. Dam ci popalić! Nocne walenie z widzem. Ej, on ma broń z innego gotika, z dwójki. Pałkę z gwoździami. Czy tam jak to się nazywało? Nie mam cię.
Ej, te dźwięki fajne są na tych modach. Uderzeń, w tarcze i miecz i tak dalej. Witam panowie. Porozmawiamy o Bogu? Nie. O ty, nie. Jestem prawdziwym wojownikiem. Chodź tutaj. Gij szmato. Ogarnia moją taktykę, idzie do tyłu. Dobra. Czy tam lektorem jest Iwona, czy o co chodzi, że dialogi czytane są bez znaków interpunkcyjnych? To jest AI. Próbka głosu jest, aktora co podkładał głos. No i jest to zrobione tak, żeby wiesz, żeby, bo tak to byłaby cisza. Zanim to powstała, to była cisza po prostu w tym momencie. Samemu trzeba było czytać, teraz jest lepiej, tak? To dużo lepiej. Ja się cieszę, ok. Odgłos jakby dochodził? No dobra, no ale się tego... Umiera, no to odchodzi, więc... Bardzo blisko. Zostaw tego żółwia. Dobra, wracamy do Cape Dan. Fajnie się rozwija tak AI, dopóki nie zje nas wszystkich. No tak, przynajmniej żyjemy w czasach, kiedy da się jeszcze zagrać w Gothica z AI głosami. I jeszcze żyjemy, więc na razie AI oddaje. Później może być gorzej. To chyba te skrzynie miały być, nie? To chyba twoje rzeczy. No dawaj! Tak, doskonale. No, czego jeszcze chcesz? Spadaj stąd! A co z moją nagrodą? Nagroda? No dobra, weź to złoto. A teraz spadaj! Przyniosłeś mi moje skradzione towary. W zamian dostaniesz specjalną cenę. 500 sztuk złota za deski. O. Co on sala? Gówno. Czekaj, gdzie mam strzały? Ja w ogóle strzał nie mam? Hej, Mora. Ktoś ukradł mi moje złote kielichy, którymi mi miałem zapłacić asasynom. Jesteś tu nowy, nikt cię nie zna, tym samym łatwiej ci będzie znaleźć winnego. Dopóki go nie znajdziesz, nie będę z tobą handlował. Czy wiesz, kto je ukradł? To byłem ja. Nie no, w dupę. Co ja mam kliknąć? Schowaj broń. Właśnie, zjeżdżaj stąd. Czekaj, to strzały są? To. Ty, co mam mu powiedzieć? Mam dla ciebie propozycję biznesową. Czego potrzebujesz? Potrzebuję drewna od orków. Dlaczego mi to mówisz? Bo jesteś złodziejem. Rozumiem. Więc nie planujesz ich kupić od Urkrasa. Ile desek potrzebujesz? Tyle by starczyło na budowę dwóch łodzi. Nietypowe zadanie. Normalnie kradnę złoto, a nie drewno. Rybacy z Ardy chcą wybudować nowe łodzie. Jesteś nowy, łatwiej ci znaleźć złodzieja. Mogę załatwić drewno, ale będzie to kosztować 2 złota. To sporo złota. Ile? To sporo drewna. Czyli 500 taniej. A więc Urkras zdał sobie sprawę z braku kielichów. Muszę ci powiedzieć, że spodziewałem się czegoś więcej po tobie. On chce wiedzieć, kto mu je ukradł.
A więc powiedz mu. Aha. Nie no, tylko żartowałem, ale znajdź jakiegoś kozła ofiarnego. O. Polecam ci Cyrusa. Mam z nim małe porachunki. Zanim spotkasz się z Urkrasem, zastanów się, jak mu to powiedzieć, by być jak najbardziej przekonującym. Będzie jeszcze więcej kłopotów. Co jest? Co on do mnie powiedział? Jest jeszcze jeden sposób. Nazwijmy go najlepszy sposób na kradzież. To ostateczna nazwa dla tego sposobu? Nie, ale ta była najlepsza. Więc co mam zrobić? Nie mogę ci tego powiedzieć, to no, moja największa streamek? Tajemnica. Nie, no, idę co spać, będzie, jeśli wiesz? Wykorzystasz ją witam, przeciw witam. Mnie? Nie, sam będziesz musiał ją odkryć. Czekaj, co on do mnie mówi? Co on pieprzy? Mogę go po prostu pobić i zabrać mu kielichy, czy nie? I oddać. Na twoim miejscu zawróciłbym napięcie i zniknąłbym stąd jak najprędzej. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje, człowieku. Nie ma złota, nie ma kobiet. Ciągle brakuje gorzałki. Ale są chłopaki. Wyobrażasz sobie? Stać na warcie bez gorzałki. Naszą jedyną rozrywką są walki przy wieży. A co wolałbyś robić, zamiast stać na nocnej warcie? Wolałbym wyruszyć na wielką bitwę z bandytami. Ot co? O czym ty mówisz? Nie słyszałeś o Ortedze? Jest szefem bandytów z wybrzeża. To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich nauczył dobrych manier. Zawsze tak marudzisz? Załatw mi flaszkę gorzałki, a zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. To skąpiradło Descartes nic człowiekowi nie da. Proszę, oto flaszka gorzałki. Dzięki, stary. Właśnie tego potrzebuję. Jezu, quest. Dobra. Wuda. Mogę iść z nim na tego? Na bandytów? Jesteś tu od niedawna, nie? Więc posłuchaj. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź do mnie. Orkowie nie handlują z każdym, jasne? Rozumiem. Przysyła mnie Buford. Mówi, że możesz dać mi wyposażenie. Tak mówi, he? To niepodobne do Buforda. Nie ma nic za darmo. Najpierw wykonasz dla mnie zadanie, a później pogadamy o wyposażeniu. Masz dla mnie jakąś pracę? Jasne. Mogę ci dać kilka zadań od ręki. Jakie? Potrzebuję mikstur leczniczych. Trzy powinny wystarczyć. O, ma być quest. Cape Dan panował ostatnio spokój, ale nie zaszkodzi być przygotowanym. Nie, różnica między pobocznymi questami a zwykłymi jest gigantyczna. Te zwykłe są po prostu giga proste. O, dziękuję. Na razie wystarczy. Jeśli będziesz potrzebował wyposażenia, wiesz, gdzie mnie szukać. Potrzebuję. Więc zobacz. Ty, pytanie, czy to jest lepsze od tego, co... Jesteś w porządku. O kurde, to tabliczka jako opa. Ona daje prastarą wiedzę, potrzebuję 25. Kupić? Co to jest? Jezu, on siana nie ma. To daj tabliczkę. Coś o starożytnej magii. Cześć, to jest to na pewno? Tak, mamy zero. Myślałem, że mamy cokolwiek. Tego się nie dało nauczyć z tego, z pulpitów? Ty, a bierzemy ten armor za 8k? Jest sporo lepszy od naszego. Ej, weźmy sego. Jak on będzie wyglądał? Bierz? Wezmę, no. Tylko zapiszę. Jesteś w porządku. Jak się... Co tu za szmaty mi sprzedałeś? Co to w dupę jest? To jest armor? Co to w dupę za szmaty? Ja myślałem, że sprzeda mi takie coś jak sam ma. Szata garncarza? Co za syf. Za ciężkie. Wejdę przez okno.
Odpalam dzisiaj, odpalam. Goticzek dalej będzie, tylko że w nocy będzie liga po gotiku. Więc jutro krótszy stream, ale wcześniej odpalę. Dobra, wystarczy tego na dziś. Kupiliśmy ten armor, więc spoko. No nie wiem, ten armor słaby taki z wyglądu. Zostawić go czy nie? No niby daje 20 więcej przed ostrzami i tamtymi też po 20. Nie armorem chyba nie brał, ja wczytuję, bo mi się nie podoba z wyglądu. To ważne, nie? Jak skoczysz z góry do morza, to masz akrobatykę za free? Jak to? Więc teraz już wiesz, kto ukradł moje złote kielichy. Lepiej zważaj na słowa. Cię to szmatę interesuje. Jasne, czemu nie? Jak to? Jak stąd skoczę? Nie wiem, człowieku, nie. Stamtąd skoczę. Dobrze ci radzę. Skąd mam skakać? Przez to nie dolecę, no co ty mi piszesz? Pamiętam. Stań! Nie dolecę, lepiej stamtąd. A stamtąd nie mogę? Obok tego Ardei? Stamtąd na pewno wskoczę. Zaliczy się czy nie? Jakbyśmy nie mieli dość problemu. Skacz? Czekaj, zaraz. Może lepiej nie zwalaj tego. Już nie dolecę, ja pierdzielę, co wy pieprzycie? Ja się w ogóle nie przemieszczam. Cały czas. To nigdy do niczego nie dojdziemy. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. A jak ty, a stamtąd? Jak się tam dostać? Niektóre problemy same się rozwiązują. Wszystko jest już. Powinien był mieć. Pisk. Lepiej zważaj na słowa. A ręka to jutro. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Ja pierdziele, już czułem wodę. Już czułem wodę. Ty, ale Zardei mi zaliczy? Serio będę miał akrobatykę? Skąd ty mi to mówisz? Ty mi wmawiasz coś, a ja cię słucham. Dobrze ci radzę. Tylko tego nam trzeba. No jak za nisko stąd? Ja stąd nawet nie dolecę. Ja pierdzielę. Nie no, stąd dolecę. Dolecę stąd. I co mam? Co za nisko? Nie mam. Jak w konkretnym miejscu? Ja pierdzielę, zaltabowałem, to już nie włączę gry. Dzień dobry, moi drodzy. W końcu tyki, czyli... Ale gdzie on jest? Chcemy znaleźć takie miejsce,
z którego bezpośrednio skoczymy. Mapę niech wody pokaże, bo go zaraz rozpieprzę. W okolicach Cape Down. Tutaj widzicie tak. No to jest to miejsce, co pytałem, czy by zaliczyło. Nie, wy mnie kantujecie. Dobra, wyłączam tego. Jeszcze fatal error dostałem. Ty, jak mi nie będzie save działał, to kogoś pobiję. Pobiję kogoś. Pobiję kogoś. Gothic mi nie działa. Ty, Gothic mi nie działa. Ci wilki głodne, wypieprzone w te wilki. Dobra, ja wyłączam już, tylko zobaczę, czy save jest, bo ja miałem save'a przed tym. Widzisz? Do której stream? No idziemy spać. Idziemy spać. Idziemy spać. Ty, ale jak ja mam tam wskoczyć? Dobra, jeszcze tylko tam wskoczę, dobra? Gdzie to miało być? Tam gdzieś. A, bo to ma być tu, tak? Co mają głodne wilki do tego? Przecież on tam był, tam. Jak ja tam mam się dostać? Tam. Tam. Tam się idzie chyba tamtędy. Dzięki mi, Jeusz. No co, gdzie głodne? Jestem tam, gdzie głodne i co? Tędy? Kto to jest? Co za złodzieje? Kto to? Nie ma jak wejść. Ja idę do góry? To nie tędy, dupa. Tędy? On nie chce wejść. Nie chce wejść. Gdzie teraz? Tu? Nic nie widzę. Ty no, za daleko. Tam mielibyśmy być. Co wy mi ględzicie? Przecież co ty pieprzysz? Przecież tam się musi iść inaczej ewidentnie. Tędy to jest luj. Bo ten nawet się nie da, bo jest pionowa ściana. Dobra, wiesz co? Wypieprzone w to mam. Darmowa akrobatyka, ty. 5 punktów. 5 punktów nauki, mi żal. Jak ja mam 500 do wydania. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...